Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy piątek, 19 marca. Dzisiaj w liturgii kościoła obchodzimy uroczystość Świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na zielone pastwisko. Kochani, bardzo cieszę się z tego powodu, że możemy dzisiaj porozmawiać na temat Świętego Józefa. Tym bardziej, że ten rok ogłoszony jest rokiem właśnie Świętego Józefa. Specjalny odcinek poświęciłem na temat Świętego Józefa 18 grudnia 2020 roku i nie chciałbym się dzisiaj powtarzać. Dlatego też nie będę mówił ogólnie, co wiem na temat Świętego Józefa, ale chciałbym zawęzić powiedzmy podejście do tego świętego do tytułu jaki nosi dzisiejsza uroczystość czyli święty Józef jako oblubieniec najświętszej Maryi Panny. A więc kochani, kim był Józef dla Maryi? Przede wszystkim był dla niej mężem. Ona go kochała. Ona dla niego gotowała, ona dla niego prała, ona go pocieszała w momentach kiedy było mu ciężko. Byli razem Razem czuwali nad domem, aby Jezusowi było dobrze. Dla świętego Józefa Maryja była Jego oblubienicą. On również był zakochany po uszy w Maryi. Oni razem starali się Jezusowi stworzyć takie warunki, żeby Jezus tutaj na ziemi był szczęśliwym. Z bólem serca rozważali różne porażki, kiedy Jezus, na przykład w wieku dwunastu lat zaginął im, kiedy byli w świątyni jerozolimskiej. Z bólem serca szukali go i rozważali, zastanawiali się, co zrobić, żeby uniknąć na, na przyszłość tego błędu, tak uważali. Obecność Józefa w życiu Maryi i Jezusa była bardzo konkretna. On był gwarantem bezpieczeństwa, zarówno finansowego, dlatego, że był żywicielem rodziny, zajmował się stolarstwem, wyrabiał różne narzędzia rolnicze właśnie z drewna, I był gwarantem właśnie zamożności tego, że mieli na chleb, na inne rzeczy, ale również był Gwarantem bezpieczeństwa. Wtedy, kiedy zagrażało niebezpieczeństwo życiu Jezusa i Maryi, Józef stawał na wysokości zadania i potrafił pomóc. Jestem przekonany, kochani, że Józefowi nie było obojętne, kiedy Maryja płakała. Musiał gdzieś tam przyjść, przytulić ją i ocierać jej łzy. Musiał być przy niej wtedy, kiedy było jej ciężko, ale również na pewno sobie nieraz żartowali, na pewno nieraz cieszyli się z różnych sukcesów rodzinnych, cieszyli się, kiedy Jezus nauczył się chodzić, kiedy Jezus mówił, byli razem przy Jezusie, serce przy sercu. A kim Józef był dla Jezusa? Otóż był jego nauczycielem, był takim autorytetem męskim, którego chłopak szczególnie, który dorasta, bardzo potrzebuje, był dla niego również ojcowskim opiekunem. Był żywicielem rodziny. Dzięki pracy Józefa, cała rodzina miała co jeść. Był obrońcą. Stawał zawsze w obronie pana Jezusa. Na pewno cieszył się wtedy, kiedy widział jego radość. Kilka lat temu, kochani, zadałem takie pytanie, zrobiłem taką ankietę wśród moich braci z zakonu: za co cenisz sobie świętego Józefa? Otóż jeden odpowiedział: cenię sobie jego pokorę. Że On, będąc głową rodziny, zawsze był tam w cieniu. Właściwie w Ewangelii nie, nie przekazano żadnego słowa, które wypowiedziałby święty Józef, a jednak był konkretnie, zawsze tam, gdzie powinien być. Jego cichość, że zawsze w centrum stawiał Jezusa, zawsze dobro Maryi i Jezusa był, były dla Niego najlepsze. Nawet potrafił zrezygnować ze swoich własnych planów. Prawdopodobnie inaczej wyobrażał sobie to małżeństwo. A jednak zaakceptował, bo wiedział, że to jest wola Pana Boga. Jeden ze współbraci odpowiedział, że ceni sobie bardzo wiarę świętego Józefa, bo przecież potrafił odróżnić zwyczajny sen od snu, kiedy Pan Bóg objawiał swoją wolę. Taką umiejętność potrafi mieć tylko człowiek, który ma żywą relację z Panem Bogiem. A więc święty Józef na pewno był bardzo rozmodlony. Był człowiekiem silnej wiary. Jeden z braci dał taką odpowiedź, którą pozwolę sobie dokładnie zacytować. Powiedział: Cenię sobie świętego Józefa za jego opanowanie i czystość, że był obok pięknej kobiety i był tak delikatny i wstrzemięźliwy. Inny z braci powiedział, że ceni sobie jego opiekuńczość, że Jezus i Maryja czuli się bezpiecznie u boku świętego Józefa, że On chronił ich od niebezpieczeństw. Ale również my, jako ci, którzy zostali przez chrzest włączeni do rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, czujemy się członkami również tej rodziny, że On również o nas dba jako nasz opiekun. W dzisiejszych czasach, kochani, kiedy rodzina jest zagrożona, kiedy czasem brakuje ojca i męża w rodzinie, kiedy kobieta niekiedy musi podejmować różne zadania mężczyzny, kiedy czasem mężczyzna jest bardziej zniewieściały od kobiet. Dzisiaj, kiedy potrzeba i mamy, i taty do normalnego rozwoju dziecka, a czasem tego brakuje, potrzeba nam świętego Józefa i w ogóle świętej rodziny, żeby byli dla nas takim wzorem. Czasem zdarza się, że. Obecność ojca w rodzinie działa destruktywnie, bo na przykład jest zniewolony, alko, zniewolony alkoholem albo hazardem, albo w jakiś inny sposób wypacza prawdziwą rodzinę. I dlatego potrzeba świętego Józefa, aby wszyscy mężczyźni patrzyli na Józefa i chcieli być tacy właśnie jak on zawsze obecny tam, gdzie potrzeba. Mało mówi, ale więcej działa. Jeszcze raz, kochani, chciałbym Was bardzo serdecznie zachęcić do tego, abyście obejrzeli poprzedni odcinek na temat Świętego Józefa z 18 grudnia. I również chciałbym Was zachęcić do uczestnictwa w rekolekcjach, które już od niedzieli do środy będę głosił w parafii w Warszawie, w parafii Bogu Rodzicy Dziewicy. Jest to parafia przy ulicy Powstańców Śląskich. Będzie Link do tych rekolekcji udostępniony również poniżej, w dzisiejszym albo w jutrzejszym odcinku. Tymczasem, kochani, przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.